rodzinnego miasta. Znowu Judyta jest tutaj obecna. Centrum Holofernes już tylko w postaci głowy. Natomiast służąca Judyty pojawia się tutaj z boku. Zawojem, który tę głowę przyniosła, pojawia się tutaj także przywódca miasta, przedstawiony jako książę albo jako kapłan o imieniu Ozjasz. Są także wodzowie armii izraelskiej, żołnierzy izraelskich broniących Betuli, a także jeszcze jedna ważna, choć tutaj tak w sposób niepozorny przedstawiona postać siedząca z opuszczoną głową. To jest Achior, wódz sprzymierzonego z Asyryjczykami plemiona Ammonitów. Taką skromniejszą religijną siostrą Openy, innego gatunku, który się wówczas narodził. Oratorium powstało w Rzymie. Był to gatunek narracyjno-dramatyczny lub dramatyczny. Przedstawiał bohaterów w dialogach i dziełach, tyle że nie scenicznie, a więc apelował głównie do zmysłu słuchu odbiorcy, jak kazanie, a nie wzroku, jak teatr czy opera. Oratorium dzieliło się na dwie części, a przed pierwszą częścią i w trakcie przerwy między nimi zwykle wygłaszano stosowne kazanie. Można powiedzieć też, że oratorium samo w sobie było też rodzajem kazania, jeszcze może atrakcyjniejszego właśnie dlatego, że z muzyką, ponieważ to było nie tylko przedstawienie biblijnej historii, ale to w jaki sposób tę biblijną historię przedstawiano, w oratorium zawierało w sobie interpretację, jakieś wskazanie przesłania tej historii. Inaczej mówiąc, wiele sugerujące było to, jak przedstawiano w oratorium relacje między postaciami, na jakie elementy zwracano uwagę w refleksji zawartej w ariach, które przerywały tok akcji prezentowanej w recytatywach.